Так, найважніше для нас то, що діється. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, вже є. No co ja Państwu będę mówił? To jest debilizm, to jest zaprzeczenie sportu. Dla mnie to jest dyskwalifikacja w tej chwili obu zawodników. Nie mogą się dziać takie sceny. Oczywiście przyładowani testosteronem wszyscy tutaj w klatce. Ale no absolutnie nie należy. Tak, tak. Nie możemy oglądać takich obrazków. Szkoda, że takie rzeczy się dzieją. Uważam, że jednak psuje to wizerunek naszemu sportowi i chciałbym, żeby tej sytuacji było mniej jednak. Przeszliśmy jako sport długą drogę i dbamy o swój wizerunek. No i takie coś na pewno nie wpływa na plus, ponieważ będziemy teraz, media będą o tym mówić bardzo długo. Trudna sytuacja. Dominik, ty byłeś tam, wziąłeś raczej stronę dagestańską czy bałkańską? Nie byłem w stronie kaukasko-bałkańskim konflikcie, nie stanąłem po żadnej stronie, starałem się być neutralny jak Szwajcaria i każdego jednakowo odciągałem z tych wszystkich, którzy brali udział. Dobrze, to tak teraz na poważnie, no bo byłeś blisko, jak ty to wszystko widziałeś z perspektywy tej najbliższej osoby? Wiesz co, rzeczywiście wydaje mi się, że dość dokładnie widziałem, o co chodzi, bo cała sytuacja wydarzyła się wtedy, kiedy ja wziąłem na bok Szamila Musajewa, żeby zacząć robić wywiad i w tym momencie Szamil zrobił taki, pokazał cicho i moim zdaniem, nie rozmawiałem z nim jeszcze, ale pokazywał to dlatego, że ma w Polsce ksywę Silent Assassin, tudzież po prostu cichy zabójca i chciał nawiązać do tego, a strona Urosza Jurysicia odebrała to jako jakąś taką obrazę w ich stronę i rzeczywiście Urosz podszedł i odepnął Iwana Dijakowicza, tak mu pokazał właśnie palcem i go tak lekko odepnął. No i wtedy jakby wszystko się zaczęło, rzeczywiście to się działo tak, że ja tutaj stałem i jeden był tu, drugi tu, więc ja ich rozdzieliłem, ale w tym momencie za moimi plecami doszła cała ekipa od Urosza Jurysicia i zaczęli tam krzyczeć w stronę ekipy od Iwana Dijakowicza i no... Bo już trudno powiedzieć, kto zaczął, kto kogo pierwszy popchnął, bo generalnie po prostu poszły w ruch najpierw słowa, a potem ręce. Szamil jest dosyć spokojną osobą, ale tak mi się inny zawodnik z Dagestanu przypomniał, który podobną awanturę wywołał. Habib Nurmagomedow. Tu się wszystko jakby w klatce. Ja trochę tak oczywiście żartuję sobie, to jest sytuacja, która się nie powinna nigdy wydarzyć, żebyśmy mieli pewność. Ale tak koniec końców jest to trochę jakby zabawne, że się znalazłem w tamtej sytuacji. Jako już właśnie ten, mówiłem wcześniej, że przydały się treningi w Ankos MMA Poznań i Berserkers Team, bo miałem okazję użyć ich przez kilka chwil, oczywiście z przymrużeniem oka, ale tak wracając do twojego pytania, to tam przynajmniej tam się działo wszystko po klatce, poza klatką, my przynajmniej utrzymaliśmy w środku. No i chyba nikt się nie spodziewał, że dwóch Martinów dzisiaj będzie w centrum wydarzeń. Tak, to Martin Lewandowski tak dość ostro tam wszedł do gry, że tak powiem. Martin Lewandowski wchodzi do gry i chyba bardzo mocnych słowach powiedział do jednego z narożników, że właśnie ma opuścić natychmiast klatkę, ale no, największy problem było to, że tam się nagle znalazło strasznie dużo osób i przewaga kornerów nad ochroniarzami była jakaś, może nawet nie przewaga, ale po prostu tam było, nie wiem, po 5-6 osób z każdej strony. I no, trudno było powiedzieć, co się dzieje, kto kogo atakuje i najgorsze było to, że już na sam koniec, kiedy Urosz i Szamil zaczęli tam z nią walczyć, no to wszyscy podbiegli, żeby im pomóc swojemu i przez to nie pozwolili ochronie ich rozdzielić. No i to było jakby najbardziej taki trudny moment i myślę najbardziej taki absurdalny z tego wszystkiego. Kiepsko. Powiem tyle, że kiepsko, ponieważ to są dwa, tak mi się wydawało przynajmniej, profesjonalne teamy. Nie spodziewałem się, że będą, wiesz, aż te emocje, które są dość takie oczywiste po walce, że akurat przejmą kontrolę i kornerzy, którzy tak naprawdę powinni studzić właśnie te gorące umysły zawodników. Nagle okazało się, że tutaj zawinili przede wszystkim kornerzy, którzy zaczęli niepotrzebnie pobudzać całą sytuację, gdzieś sobie dogadywać i tak dalej. Nie chciałbym też za dużo na ten temat mówić, poza tym, że na pewno to nie będzie groziło żadnej dyskwalifikacją, ponieważ jakieś takie głosy gdzieś w kuluarach było. Cała ten extra fight odbył się po samej walce, ale na pewno poważne konsekwencje finansowe i może jakieś
jakieś dyscyplinarne, w tym sensie, że ktoś zostanie odsunięty, ktoś zostanie zawieszony, natomiast no, na pewno nikomu też nie grozi żadnego tam, żadne zwolnienie z kontraktu, no ale musimy ustalić jeszcze dokładnie przyczyny tego, no ale niepotrzebna sytuacja kompletnie, bo kapitalna walka i szkoda, że właśnie w takich okolicznościach ona się zakończyła. Jak na ironię, nie ma publiczności, to by się wydawało, że tak spokojnie, wszyscy przyzwyczajeni, że tak cichutko, a to zaczęli się chłopaki bić i 30 osób w pewnym momencie zaczęło się lać. Także to jest niesamowite, właśnie to jest piękno tego sportu, że nie wiadomo kiedy i nawet 30 zawodników w ciągu sekund może się zacząć bić. To jest niesamowite.